9 maja wspominamy świętego Pachomiusza Starszego, pustelnika. Pachomiusz urodził się około roku 287 w Esnech, w Górnym Egipcie, z rodziców pogańskich. Kiedy miał 20 lat, został wzięty do wojska i musiał służyć w legionach rzymskich w pobliżu Teb. Młodych rekrutów traktowano bardzo surowo, by ich w ten sposób zaprawić do trudów żołnierskiego życia. Doznawali jednak wiele życzliwości i pomocy od miejscowej ludności katolickiej. Donoszono im pożywienie, przynoszono bieliznę i codzienne ubranie. Zdziwiony Pachomiusz dowiedział się, że powodem, dla którego jego dobrodzieje nie chcą przyjąć zapłaty, jest to, że czynią to w imię miłości do Boga. Młody rekrut powoli zaczął zapoznawać się z nauką Chrystusa. Modlił się też do Boga chrześcijan, by go uwolnił od okrutnej służby. Po zwolnieniu z niej przyjął chrzest. Postanowił oddać się na wyłączną służbę Bożą. Udał się na pustynię, gdzie podjął życie w surowej ascezie u świętego Polemona. Potem udał się do miejscowości Tabenna, gdzie prowadził życie samotne. Zwolna zaczęli przyłączać się do niego uczniowie. Z czasem w latach 320 do 325 powstał na tym miejscu duży klasztor. W następnych latach Pachomiusz założył jeszcze 8 podobnych zespołów mniszych. Po pewnym czasie zarząd nad klasztorem powierzył swojemu uczniowi, świętemu Teodorowi, a sam przeniósł się w inne miejsce, do Pohbu, skąd rządził wszystkimi klasztorami eremami. W czasie prześladowania udzielił schronienia świętemu Atanazemu. We wszystkich eremach Pachomiusza obowiązywały następujące zasady. Prowadzono życie wspólne, wykonywano prace ręczne, z których mnisi utrzymywali siebie oraz ubogich. Każdy mieszkał w oddzielnym szałasie, a zbierano się wspólnie jedynie na posiłek i pacierze. Do odprawiania mszy świętej zapraszano okolicznych kapłanów. Pachomiusz był bowiem przeciwny udzielaniu mnichom święceń kapłańskich, by nie wyróżniali się od reszty braci. Szczególny akcent kładł na cnotę ubóstwa i posłuszeństwa. Zmarł w opinii świętości 9 maja 347 roku. Zostawił 9 założonych przez siebie eremów męskich i jeden żeński, w których łącznie żyło kilka tysięcy mnichów. Po jego śmierci zarząd nad wszystkimi objął święty Teodor. Dla nadania trwałości swojemu dziełu Pachomiusz zostawił regułę pisaną, którą w roku 402 święty Hieronim przełożył na język łaciński. Koptyjski oryginał tej reguły zachował się jedynie we fragmentach. Można więc nazwać Pachomiusza pierwszym z ascetów, który nie tylko zakładał osady mnichów, ale także napisał dla nich regułę. Jego ciała nie udało się odnaleźć, gdyż w swojej pokorze zobowiązał następcę, by jego ciało zostało w ukryciu. W kościele wschodnim doznaje wielkiej czci. W Etiopii do dziś pokazują drewniany krzyż, który według podania ma pochodzić od świętego Pachomiusza. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Pachomiusz wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Thank you.